Dzień dobry Państwu, studio Kadr na żywo. Znajdujemy się w szkole podstawowej numer 1 w Tarnowie, gdzie właśnie odbywają się mistrzostwa drużyn PCK. Gościem studia jest dzisiaj organizatorka tego wydarzenia, pani Ewelina Nowak. Proszę o kilka słów na temat tego wydarzenia. Dzisiaj w szkole właśnie podstawowej numer 1 odbywają się rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Są to już 26 mistrzostwa organizowane na terenie miasta Tarnowa. W naszych mistrzostwach bierze udział drużyna z terenu miasta Tarnowa i drużyny z terenu powiatu tarnowskiego. Zaszczyciła nas również obecnością drużyna z Bochni, która chciała wziąć udział w naszych zawodach i rywalizować również z naszymi uczniami. Na czym polegają te mistrzostwa? Mistrzostwa przede wszystkim polegają na tym, że uczniowie udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej na stacjach tak zwanych urazowych, które są przez nas przygotowane wcześniej. Mamy swoich pozorantów, którzy świetnie oczywiście wczuwają się w role aktorskie, pozorują pewne zdarzenia. Sędziowie, którzy oceniają drużyny, są to strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni i mamy kilka studentek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Scenki, które są przygotowane na tych stacjach, naprawdę są trudne. Uczniowie przygotowują się do tych mistrzostw tak naprawdę przez cały rok. Przygotowują ich nauczyciele. Są to zazwyczaj nauczyciele od edukacji dla bezpieczeństwa. Także uczniowie są przygotowywani już wcześniej na te mistrzostwa. Scenki, tak? Jak pani ocenia właśnie przygotowanie uczniów? Uczniowie są bardzo dobrze przygotowani, potrafią opanować stres, potrafią rozpoznać sytuacje, które się zdarzyły. My tutaj im nic nie mówimy. Oni wchodząc na stację muszą z wywiadu, czyli muszą zebrać wywiad, rozpoznać to, co się dzieje. Także jest to naprawdę bardzo trudne zadanie. Scenki są tak przygotowywane, żeby oni mogli też się nakierować na to, co może się stać. Na przykład tak jak w szkole tutaj dzisiaj, taką fajną scenką, którą upozorowaliśmy, jest nagłe zatrzymanie krążenia. Upozorowaliśmy, że woźny chciał wymienić żarówkę po prostu i upadł z drabiny. W wyniku tego upadku doszło do NZK, czyli do nagłego zatrzymania krążenia. Uczniowie muszą poradzić sobie na fantomie i takim dodatkowym utrudnieniem na tej stacji dla uczniów jest bardzo popularne teraz i modne urządzenie AED. AED jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny, siła prądu wyrównuje prawidłowy rytm pracy serca. I my chcemy, żeby oni po prostu poznali to urządzenie, wiedzieli jak nim się obsłużyć i żeby się go po prostu nie bali. A pozostałe scenki, które się tutaj odgrywają, na terenie oczywiście całej szkoły, są to złamania, omdlenia, atak drgawek, napad duszności, takie podstawowe rzeczy, udar mózgu, które mogą się po prostu przytrafić. W codziennym życiu. W codziennym życiu, oczywiście. I takim jeszcze dodatkowym utrudnieniem dla drużyn, jak już skończą cztery stacje, to stacją numer 5 to jest stacja test. I uczniowie muszą również sprawdzić się z wiedzy teoretycznej, nie tylko z praktycznej, ale również z teoretycznej. Jaki jest finał? Finał polega na tym, że dwie pierwsze drużyny, czyli z powiatu miasta Tarnowa, pierwsza drużyna z miasta Tarnowa, no i w tym roku drużyna z Bochni, kwalifikują się do mistrzostw okręgowych. Mistrzostwa okręgowe odbywają się w Krakowie, następnie w okręgu walczą już o etap ogólnopolski, czyli na mistrzostwa krajowe. Kto Was wspiera? Kto nas wspiera? No oczywiście Urząd Miasta Tarnowa, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, my, czyli Polski Czerwony Krzyż w Tarnowie i nasi kochani, cudowni wolontariusze, czyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Tutaj duży ukłon dla pana komendanta, dla prezesa tego klubu, pana Tomasza Burnata. Ratownicy medyczni z pogotowia, więc mamy naprawdę samych fachowców, którzy nas tutaj wspierają w ocenianiu. I oczywiście pani rektor z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która również studentkom pozwala, zwalnia ich zajęć, a one z nami tutaj dzisiaj oceniają uczniów. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję. No i życzę, żeby drużyny, które przejdą dalej, no przyniosły chlubę Tarnowowi. Mam nadzieję, że tak się stanie. Nasze największe osiągnięcie to jest sprzed 2 lat bodajże, albo sprzed 3, już dokładnie nie pamiętam, ale drużyna z Tarnowa, dokładnie z 3 liceum, zajęła drugie miejsce na mistrzostwach okręgowych. Także jest to duże osiągnięcie. Dziękuję ślicznie za spotkanie i życzę powodzenia. Dziękuję.